Komuna wyglądała tak. Jeżeli nie byłeś czerwony i nie należałeś do partii, nie miałeś nic. Asygnata na samochód jest tak zwaną nagrodą. A o nagrodę nie należy się dopominać. O, sprawy socjalne były pięknie załatwione. A przyrządy diagnostyczne mieliśmy z amerykańskiego wojska, które się wycofywało, to nam przysłali. Chyba Godlewski do ciebie przedopowiadałeś mi, że proszę pana, tu z komitetu przyjechali i proszę zrobić bez kolejki, tak? No tak. A ty powiedziesz, to są tacy, jak to było stąd? Ja szanuję takiego każdego człowieka. To jest mój klient, ja muszę dokończyć. Mnie nie chodzi o sławę, tylko ja lubiłem pracować. Rozumiem. Ja ciągle młody, nie miałem. Ja wiem, dziadek, ty masz 85 lat, a ty jak. Ty jesteś dziadek jak idea Lenina, wiecznie żywa. Ja to mówię. Oni mieli nagrodę, a ja mam długie życie. Teraz dowiaduję się, że w domu, jak on umarł, to synowie jego wyjęli mundur z orderami, z tym wszystkim, by był upaka. Witamy bardzo serdecznie. Dziś jesteśmy w miejscu bardzo wyjątkowym dla mnie. Otóż jesteśmy u mojego taty, u dziadka Witka, bo Państwo na pewno dziadka Witka już znacie z naszych pierwszych filmów. Ale dzisiaj dlaczego jestem tutaj i dlaczego nakręcamy ten odcinek? Otóż postanowiliśmy nakręcić taki temat związany z polmozbytami. Jak Państwo wiecie, polmozbyty to były takie pierwsze serwisy samochodowe, naprawcze za czasów komuny, za czasów PRL. A dlaczego nagrywamy to? Bo dziadek w tej chwili ma 85 lat i to jest chyba najstarszą osobą, która pracowała w tamtych czasach w polmozbycie. Dokładnie tak naprawdę jego praca zaczęła się od tak zwanych tosów, bo przed polmozbytami były tak zwane tosy, czyli techniczne obsługi samochodów. Dziadek, pamiętasz jak to było na początku? Bo z tego co wiem, ja tych czasów nie pamiętam, bo ja również pracowałem w polmozbycie, tak samo jak i babcia Helenka, bo dziadek Witek był elektrykiem samochodowym. Ja również posiadłem ślady dziadka, a babcia, jak nastały polmozbyty, również pracowała krótko, troszeczkę pracowała w magazynie, a potem sprzedawała, pracowała w sklepie z częściami do polonezów, fiatów, maluchów. Ale tak naprawdę zaczniemy od dziadka. Dziadek, zacząłeś w latach, bodajże schyłek lat 50. No 1954. Witam wszystkich, którzy żyją i jeszcze chcą pożyć. A no właśnie, no i dziadek właśnie tak wspomina. Dlatego dużo ludzi już nie widzę, tych co pracowali ze mną, bo ja zacząłem od 1954. Nawet takie zdjęcie można pokazać, początki tosu. Tosu, tak, to był tos. Tak. To było dokładnie. I to za pana Zaleskiego, dyrektorem był pan Zaleski. Zaleski, a tutaj pan Zaleski? Jestem w środku, jest taki w płaszczu, to jest kierownik pierwszy polmozbytu. Aha. Ten w płaszczu, tak? Tak, pan ja Zaleski. Jestem obok niego zaraz. To było w tosie. Tak naprawdę przypomnijmy, gdzie tos się znajdował. Tos znajdował się na ulicy Dubois. Dibuła, a obecnie Kaliska. Teraz obecnie Kaliska, tak. To jest tak naprawdę naprzeciw Biedronki. Tam jest teraz Biedronka, na pewno Państwo no pamiętają. Jest. A teraz jeszcze do śniegu tam. A w miejscach Biedronki były tam kiedyś, był tam, jak to się nazywa, parking taki dla samochodów, które naprawialiśmy. Bo ja tak naprawdę też pracowałem, ale to były czasy już, to były czasy lat 70., schyłek 80. I co w tym tosie? Z tego co wiem, na początku to wyście tam robili samochody ciężarowe. Nie. Nie? Zaczęło się od motocykli. O proszę. Triumfy, WWM-ki, WSK, no wszystkie polskie, poza tym jeszcze były ruskie K50, M-ki i inne, tam to motory naprawiali. Rozumiem. I wyście, bo no, samochodów nie było za dużo wtedy. A wtedy było naprawy, jak ty mówiąc, główne były naprawy autobusów były. Robione autobusy były. Te ogórki nazywali. Rozumiem, a powiedz mi, bo podobno przed tosem to był PKS, tak? Tam był PKS właśnie. I ty pracowałeś w PKS-ie. Zacząłem pracę właśnie, no pracę, bo do szkoły chodziłem na Sępolską. Rozumiem, ale mówimy o tym. No, a później pracowałem właśnie w PKS-ie 2 lata, potem kolega do wojska poszedł i anonsował mi, żeby tam zastąpić go, no i ja zacząłem pracować właśnie jako elektryk samochodowy. Rozumiem. I to trwało bardzo długo, aż do lat 80. No, 40 lat tam pracowałem. Dokładnie. I tak naprawdę
Ja nie znam tych czasów, bo tak naprawdę to tak lata 70. dopiero poznałem. Do lat 60. no to byłem, bo ja w 63 roku się urodziłem, to ty już tam pracowałeś, ale w 63-64 rok to już chyba były robione jakieś samochody, nie? Czy też nadal były motocykle? No później wchodził w naprawy tak zwany samochód z drzewa zrobiony DKW. Obecna Auto Union. A, dekawka tak zwana. Dekawka, tak. To był taki, no... Rozumiem, bo na podstawie dekawki no to też dwucylindrowe. Co ciekawego było, że nikt do tego czasu nie zastosował prądnicy i rozrusznika na jednym układzie. Nie było starteru, tylko był dynamo starter nazywał się. A, rozumiem. Tak, tak. Taka prądnicy. Ale Mikrus też takie coś miał. No to później stosowali, to wszystko z DKW wyszło. Dekawka miała taki... cały duży stator i tam były środki na rozruch i na ładowanie. No jak ty pamiętam, regulatory, to wszystko pamiętam. Także słuchajcie Państwo, jak macie zabytkowe samochody, bo dziadek Witek ma 85 lat, ale w swoim warsztaciku jeszcze coś tam grzebie. Mogę coś niecoś na ten temat powiedzieć, bo ja zacząłem, jak to mówię, od kamienia upanego, a począwszy teraz jako mój syn. No tak, komputery to jest zupełnie co innego. No tak, ale to trzeba, taka kolej rzeczy. Rozumiem. No i co tam dalej? Potem tak, robiliście? Tak. No później stary. Ale to były pod lata już 70. A potem już Syrenki, następnie osobowe wozy też robiliśmy. Taki był ten redaktor naczelny, też to przyjeżdżał, to miał pierwszy Opla miał. To była sensacja, że Opla, potem Grzesik. W Wrocławku, tak? Tak, to już mieli lepszy samochód. To był lekarz Grzesik, to był ginekolog, Grzesik, tak? A co miał za samochód wtedy? Ale to były lata 70. To miał Warburga, ja te zapłony ustawiałem, tam inne rzeczy. A no tak, bo Warburga co 15 tysięcy trzeba było... Jak w Syrence, tak samo co 15 tysięcy było ustawiać, trzeba było zapłon. No i także... Ale to były czasy jeszcze tak zwanych tosów. I tak naprawdę tosy były do lat 73. I ty byłeś tak zwanym pracownikiem, który ty jeden z pierwszych. No i przypomnij, kto tam jeszcze pracował w tamtych czasach? No następnym kierownikiem to był Godecki. A pamiętam, ja byłem wtedy dzieciakiem, to był tak pozytywny kierownik. Tak, on był taki bardzo ludzki, on tak... Prawdziwy gospodarz był, on tak dbał o ten podmost, bo to był podmost, by ty bym podlegaliśmy pod Toruń. A ale nie, to jeszcze mi się wydaje, była gdzie indziej. Ale to był podmost, bo podmost to był chyba TOS jeszcze. To był jeszcze TOS, a potem był Polmozbyt. No bo tak. W tej chwili mówimy o TOSie. Ja wiem, że tutaj masz zdjęcia. To są zdjęcia pana Godleckiego. To jest osoba starsza niż żyjąca. Tak samo tam. Tu z boku jest. Tu jest Godlecki. A tu obok Godleckiego jest dziadek Witek. Tak. Mój tata. Także to jest zdjęcie bardzo stare. Tu nie ma żadnej daty. Ale to jest bardzo ciekawe, no tu są jeszcze inni, tu jest widzę świętej Pasiecki, pamięci Pasiecki. Pasiecki był potem takim mistrzem, potem był najpierw... Diagnostykę prowadził. Diagnostykę, tak. Diagnostykę, potem był chyba był mistrzem na stacji numer 8, ale to był Polmozbyt. Dwa Polmozbyty były, jeden na komunalnej, drugi na gruńskiej. Jak się rozwijały Polmozbyty, to ten stary Polmozbyt został do dziś. I teraz tak naprawdę, ale wróćmy jeszcze do TOS-ów, bo tak naprawdę w momencie, kiedy kończyły się TOS-y, to dziadek Witek dostał tak zwany medal zasłużonego pracownika TOS-ów. Dostał taki ciężki... Śmieszne to trochę. No słuchajcie, no to takie były czasy. Dostał taki ciężki, metalowy order w takim pudełeczku. Tu jest chyba nawet zasłużony dla... Gdzieś tu była ta, gdzieś była tutaj do tego, a tu jest legitymacja. TOS miał charakterystyczny taki właśnie znaczek, taki, no, takie logo. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. No i tak naprawdę w momencie, kiedy w 73 roku TOS-y przestały działać, zostały utworzone nowa komórka za komuny, to były tak zwane Polmozbyty. I w tym momencie na ulicy Dibuła, obecnie na ulicy Kaliskiej, powstał Polmozbyt. Drugi Polmozbyt, pierwszy, to był jeszcze na ulicy Chopina. W tej chwili tam się znajduje, w tym budynku, gdzie były te warsztaty na Chopina,
jest Media Markt i dokładnie tam, gdzie magazyny ma OBI, znajdowały się warsztaty, gdzie również naprawiano samochody. Prawda? A bo dopiero w 75 roku powstała stacja trzecia na ulicy Toruńskiej, gdzie w tej chwili znajduje się chyba serwis Citroena i sprzedaży. To jeden, co został z tych starych. No i ten został jeden na Dipua i tam. Dokładnie, na Toruńskiej. Tam nie ma. Tam w tej chwili Media Markt, tam tam jeszcze było dużo innych zakładów. W tej chwili tam są markety. Ale tak, jeżeli Państwo pamiętacie, to dokładnie w tamtym miejscu znajdował się charakterystyczny warsztat. Oni tam robili chyba raczej blacharki, jakieś takie rakiernictwo samochodów osobowych. Z tym, że ja już pamiętam te czasy, tam robili chyba mlucha, malowali coś. A u nas w latach właśnie, bo ja tak naprawdę miałem tam praktykę w Polmozbycie, ale to już były lata, schyłek lat 70. Pamiętam jak dziś. No Polmozbyt, który tam był, to był przestarzały. Te pomieszczenia, to wszystko na Dubois, na Kaliskiej, był bardzo przestarzały. Natomiast Polmozbyt, który to był... To dziś na... to samo zdjęcie jest tutaj. A tu Polmozbyt. Mamy to zdjęcie tego Polmozbytu. Tak, to dokładnie to samo dokładnie, zostało. Teraz tak naprawdę, zdjęcie sobie to może obejrzeć. Tak naprawdę ten budynek tam jeszcze jest i tam działają. Bo w tej chwili również utworzona została tam spółka pracownicza w TOSie. I ten budynek jest dokładnie tak, jak jest. Obok jest jeszcze stacja diagnostyczna. Tam zabudowali nową stację diagnostyczną. Tak, ale tak naprawdę myślę, że przejedziemy się tam w dzień i pokażemy, jak to wszystko wyglądało. Bo wyglądało to naprawdę nienowocześnie. Warunki pracy były masakryczne. Przypomnij, jakie tam były warunki. Zimno, ogrzewanie było straszne. A przyrządy diagnostyczne mieliśmy z amerykańskiego wojska, które się wycofywało, to nam przysłali. Pisało na przyrządach pomiarowych of America pisało. Ale powiedz mi jedną rzecz, ale to było za czasów jeszcze, kiedy był TOS i Polmozbyt. Potem czyli... to już wszedł dalej nam urządzenia. No tak, ale pierwsze urządzenie amerykańskie produkcji było z demobilu, jak nazywali to. No tak, ale to były czasy prawdopodobnie z czasów wojny. No z wojny. Wycofali się Amerykanie, zostawili, bo Rosjanie to nic nie zostawili. Widzicie, Państwo pracowali na takich urządzeniach, że tak naprawdę... Ale wiesz co, tak pamiętam jeszcze z tamtych czasów, czyli był Godlewski, kto tam jeszcze z tych starszych ludzi był? Pamiętasz takie nazwiska? Potem Wananty był, Dudek był. No, ale nie, to już są czasy 80. Tak, mówimy o kierownikach stacji. No to Wananty był, Godlewski i Wananty. Po Godlewski był. Rozumiem. No i tam, wiesz, no, byli zastępcy też byli, no, ale główni kierownicy to byli właśnie... A teraz wracając do pracowników, bo my mamy tutaj takie zdjęcie, fajne zdjęcie, ale to jest prawdopodobnie... Bo ja jestem na tym zdjęciu, ale niestety ja jeszcze wtedy nie pracowałem, ale to była wycieczka zakładowa do Gdyni, bo to jest, bo to widzę, jest w Gdyni. Nie wiem, czy dobrze widać. I tutaj na dole byłem ja. To była jakaś klasa 6-7 szkoły podstawowej, czyli mniej więcej to było w jakimś 76 roku. No wtedy Polmozbyt naprawdę działał. Tu w tym miejscu jest dokładnie dziadek Witek. I teraz ja patrząc na te osoby, to pamiętam do dnia dzisiejszego, którzy są i z nami. Popatrz, a tu jest Białkowski. Tak, Piekarski. Białkowski, Heniu, ma również, bo wielu z tych pracowników Polmozbytu mają warsztaty. Naprawdę Polmozbyt... To są uczniowie, jak gdyby... To byli uczniowie twoi też, tak. Bo to jest elektryk samochodowych. Tu jest Białkowski, dokładnie. Kogo tu jeszcze widzimy ze znajomych ludzi, którzy dnia dzisiejszego... Piekarski. Krzysiu Piekarski, który miał również zakład na Mylnej. O, tu jest Krzysiu Piekarski i to są wszyscy wychowankowie dziadka Witka. Tak naprawdę powiem tak, że dużo tych ludzi pootwierało swoje własne zakłady. No i ty tak samo. No oczywiście, no ale ja byłem tutaj wtedy chłopcem, który już, jak to się bardzo interesowałem, bo ja byłem wtedy 6-7 klasa, potem poszedłem do zespołu szkół samochodowych. Również miałem praktykę pod ręką mojego taty i również wielu innych pracowników. Pamiętam Jabłoński, jak on miał na imię? Jabłoński Sławek chyba, nie?
Tak, Jacek Jabłoński... Też nie pracuje. Tak, ale nie pracuje. Jabłoński pracował, jeżeli nas będzie oglądał, Sławek pracował w PZMocie, a teraz pracuje w MPK w magazynie. Nie pracuje w zawodzie. Naprawdę owego czasu Polmozbyt wypuścił bardzo dużo dobrych fachowców. I do dnia dzisiejszego wielu z was, wielu z nich ma warsztaty. Stasiu Krużyński, Okrzei, na Okrzei ma fajny zakład, robi elektromechanikę samochodową. Naprawdę było bardzo dużo tych. No i co ciekawe było, pamiętasz te wycieczki różnego rodzaju, bo ty byłeś również działaczem związkowym. Dziadek najpierw w czasach, kiedy były tak zwane związki branżowe, a potem Solidarności. No. A potem działałeś. Powiedz mi jedną rzecz. Bo tak żeśmy kiedyś rozmawiali, zawsze miałeś więcej głosów, jako a nigdy nie byłeś pierwszym przewodniczącym. Bo warunek był, że trzeba do partii należeć było. A widzisz. I tam... A ja nie należałem, o dziwo. Tam prawie wszyscy należeli, prócz mnie prawie. Rozumiem. I to, a powiedz mi, bo miałeś taki epizod, kiedyś mi opowiadałeś, że dostałeś wezwanie do komitetu PZPR Włocławskiego. No tak, no bo chodziło im, że byłem działaczem znanym, bo zawsze głosu miałem najwięcej, jak przy wyborach było tych związków zawodowych. Czyli ale nie mogę być przewodniczącym. Mnie wezwano do Boczarskiego, to był sekretarz. To był pierwszy sekretarz partii. Ale... I mnie wzywały, że panie Witku, my chcemy, że pan się zapisał do naszej organizacji. Ja mówię, dlaczego? Mówię, ja jestem w katolickiej organizacji. To same ideały mam. No tak go zażyłem. I powiedziałem mu, że wie pan, dlaczego pan mnie wzywał? No bo pan jest działaczem związkowym i chcę, żeby pan należał do partii. Ja mówię, no to wolność nie nadaje. Mówię, i nie dał spokój. Rozumiem, ja pamiętam ten epizod, jak chyba Godlewski do ciebie przedopowiadałeś mi, że proszę pana, tu z komitetu przyjechali i proszę zrobić bez kolejki, tak? No tak. A ty powiedziesz, to są tacy, jak to głos to powiedział. Ja szanuję takiego każdego człowieka. To jest mój klient, ja muszę dokończyć. Ale tak było, że Godlewski jako kierownik był zobowiązany w stosunku do partii, bo to... Tak, bo generalnie wiadomo, że w tamtych czasach stanowiska... Panie Witku, pan może odmówić, ale ja nie mogę, bo mnie wypierdzielą z kierownika. Rozumiem. No tak, no tak. To tak, taka ciekawa historia. Ale tak źle się wyraziłem. Nie no, taka była prawda, no słuchajcie. No. No ale w końcu, no musiałem przerwać, ale w końcu tak było, że tak było. No, partia rządziła, oni wszystko mogli. Rozumiem. I tak pamiętam właśnie, że te czasy, no i co, no przyszły czasy, lat Polmozbytu, potem przyszły lata 80. Również w wyborach wszyscy się zaczęli zapisywać do Solidarności. No tak, to też jest. To były lata, pamiętam, ja już pracowałem, byłem jeszcze uczniem wtedy. Interesowałem się strasznie polityką, zresztą moje epizody polityczne też były w szkole różne. Jak to się mówi, wrosłem w to wszystko i pamiętam, jak dziś były te głosowania i ty również zająłeś, jak to się mówi, pierwsze miejsce, ale postanowiłeś, że przekonałeś te swoje głosy na... No bo taka była sytuacja, że był tak jeden opozycjonista w wojsku, przyszedł z wojska, a oficerem był. No i dlaczego był? Bo co w tym wojsku było przez to rząd? Rząd tam coś tam nie pasowało im, partyjnie. Partyjnie. No i ja mówię, jak on jest inżynierem był co prawda, wojskowym, ale był. No ja mówię, jeżeli on jest inżynierem, to szanuję się bardziej takich wyuczonych, ja nie miałem... To nie było żadnego znaczenia, ale... Ale i zrobiłem go przewodniczącym, okazało się, że to trochę nie wypał, no ale było tak. Tak, i on był przewodniczącym, a ty byłeś zastępczą, tak jak zwykle. Ja zawsze ciągle zastępcą, mnie nie chodziło o sławę, tylko ja lubiłem pracować z partią. Rozumiem. Pamiętam, że w latach właśnie, kiedy był Polmozbyt, bardzo, jak to się mówi, udzielałeś się społecznie, ale pod kątem sportu, tak, z młodzieżą jeździłeś, pamiętam. Ja z wami byłem młody chłopak, jako twój syn jeździłem na różne, do Torunia, bo tak generalnie Polmozbyt jako Polmozbyt podlegał pod Toruń. Dyrekcję, tak. Tak, dyrekcja była w Toruniu, niby to był okręg tak zwany Bydgoski. Dyrektor Złamańczyk. No, pan dyrektor Złamańczyk to w tej chwili jest ustawiony, słuchajcie, ale nie ma co się oszukiwać. W momencie, kiedy padły Polmozbyty, wszyscy dyrektorzy się uwłaszczyli. I mają serwisy samochodowe i... Tak, działają bardzo dobrze, ale to już nie ma znaczenia, bo to są dzisiejsze nowe czasy, aczkolwiek mówię, do czego zmierzam? Również w 80, bo tak naprawdę pracowałeś po zbycie do 85 roku.
To mi dziwisz, tę nagrodę mi dali. Tak. I teraz, co bardzo ciekawe, w 1985 roku dostałeś order zasłużonego, taki właśnie orderek. To jest order państwowy. No, były dwa takie. Ale generalnie nie dostałeś złotego, tylko srebrny, no bo no, ta partia, wiadomo, że ta partia, zawsze pokutowała partia i zawsze byłeś ten drugi. No, no i też miałeś taki epizod, bo tak naprawdę w życiu nigdy nie miałeś samochodu nowego. Pamiętasz, jak jest? No syrenka, i był, tak, zawsze mieliśmy syrenkę, tą syrenkę naprawiałeś, tłukłeś i jako wieloletni pracownik, bo owych czasach były tak zwane asygnaty. Nie wiem, czy Państwo wiecie, o co tu chodzi. Asygnata dostawali partyjni, sekretarze partii, jacyś tam zasłużeni pracownicy. No i dziadek ze względu na to, że tyle lat pracował, postanowił złożyć tak zwane podanie o kupno samochodu. Czyli, bo samochodów Fiata, nie było. Chciałeś na małego Fiata. Chciałeś małego Fiata albo Wartburga, ale mógłbyś wolić nawet, chociaż no, no, miałeś mieć. No i słuchajcie, dziadek Witek dostał nagrodę. Następną nagrodą to był ten order, a potem dostał tak zwanego zasłużonego dla Polmozbytu. Gdzieś tu to było. O, to jest następny. Następna, nie ma zasługi, ale na, nie ma. Ale słuchajcie, do czego zmierzam? Komuna wyglądała tak. Jeżeli nie byłeś czerwony i nie należałeś do partii, nie miałeś nic. Zawsze dostawałeś jakieś nagrody. Drugie, trzecie. Ale tak naprawdę nic, żadnych nie miałeś z tego profitu. No i właśnie ojciec, pamiętam, bo już byłem taką osobą w pełni dorosłą, bo to był 83, czyli miałem 20 parę lat. Ja zwolniłem się wtedy z Polmozbytu, postanowiłem otworzyć warsztat samochodowy, ale trochę losy mi się inaczej potoczyły. No i dziadek Witek złożył podanie o samochód. I powiedz, jaką dostałeś odpowiedź? No odmowną, myślę, rozumiesz, odmowną. Ale co ci odpisali? Czyli związki zawodowe i partia. Tak, akurat w momencie, kiedy akurat na tych drugich nie leżałem, to tak, ale to były czasy Solidarności, potem stan wojenny no i to tak, akurat, kiedy jeszcze partia 84-85 rok po stanie wojennym, wszyscy ci opozycjoniści i pamiętam to pismo, które dostałeś, że asygnata na samochód jest tak zwaną nagrodą. A o nagrodę nie należy się dopominać. Więc ja wjechałem ojcu na ambicję. Mówię, tata, wiesz co? Zwolnij się, podziękuj im to. I ojciec zrobił wymówienie i w 85 roku dziadek Witek otworzył jako pierwszy we Wrocławku prywatny warsztat elektryki samochodowej. I pomalutku sobie zaczął prosperować. Uważam, że na owe czasy to był naprawdę bardzo dobry zakład. Dziadek był bardzo dobrym fachowcem, cenionym. Zresztą, słuchajcie, staż pracy w zakładach typu PKS, TOS, Polmozbyt, to było 40 lat. Przecież to byłeś już w 85 roku, to miałeś ile lat? 36 rocznik, to miałeś już koło 50 bodajże. Dobrze? Ja ciągle młody, nie miałem. Ja wiem, dziadek, ty masz 85 lat, a ty, jak, ty jesteś dziadek jak idea Lenina, wiecznie żywa. Ja to mówię. Oni mieli nagrodę, a ja mam długie życie. A wracając do tematu, bo rozmawialiśmy ostatnio, że przyjechał do ciebie twój kolega, z którym pracowałeś w Polmozbycie. I opowiedział ci ciekawą historię, że w tamtych czasach z tobą pracował taki kolega, nazywał się Wojtasik. On z Nieszawy jest. I co się dowiedziałeś, że to był taki cichy, spokojny człowiek. Opowiadałeś mi o tym. No tak. On już nie żyje. Nie żyje. A synowie pokazali właśnie. Ale dobrze, on był pracownikiem Polmozbytu, tak? No Polmozbytu, tak, tak. Czy Polmozbytu, czy jeszcze TOS-u? Chyba TOS-u. Polmozbyt, tak na pograniczu. W każdym bądź razie nikt nie przypuszczał, że on był opozycjonistą. To znaczy, jak to był opozycjonistą? No, no ten co się teraz dowiaduje mi się, że w domu, jak on umarł, to synowie jego wyjęli mundur z orderami, z tym wszystkim, by był UPK. Nikt nie wiedział, że on taki był słaby. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, pracując w Polmozbycie, nikomu nie mówił, że on był pracownikiem, że był w AK, tak? Był opozycjonistą. Tak, nawet rodzina o tym nie wiedziała, tak? No nawet synowie chowani miał ten mundur, teraz wykryli, patrzą mundur, bo mój kolega tam był i oglądał, ja to nie byłem, ale kolega mówi, że mundur no mnie AK i ordery miał. A widzisz, warto byłoby się tam do niego przejechać i zobaczyć, bo to jest też bardzo ciekawa historia. Dzień opozycjonisty dzisiaj był, czy wczoraj nawet, i to
mnie to zainspirowało, żeby o tym powiedzieć właśnie. Mm-hmm. Pamiętam te czasy właśnie lat 80. i ostatnim chyba dyrektorem... Tak, przed odejściem... Przed twoim odejściem tak. To był Dudek. Dudek, tak. Dudek był dyrektorem, to był taki kierownikiem, bo dyrekcja to była w tym... To był taki człowiek, który wprowadzał trochę takich nowości. Głupie reformy, ale trochę ludziom się nie podobało to. No bo wszyscy... To znaczy, jakie głupie reformy? O co to chodzi? No w tym sensie, że no nieludzkie takie jak gdyby. Nie był człowiekiem takim jak dawniej kierownicy, który się lubiło. On był taki paskudny, że w końcu telewizja przyjechała. O. Telewizja przyjechała i spytali się mnie między innymi. Ja mówię, No, nie jestem człowiek, co ja znam, przecież ja tu jestem najstarszym pracownikiem, bo chodziło o mnie, bo... Ale generalnie... Jeden był jak gdyby, bo to związki zawodowe i tak dalej, ale też go nie poparłem, też powiedziałem prawdę, no i ale... Ale ja to powiem ale tak. Telewizja powiedziała tak, jak reforma zniszczyła inżyniera. Aha, reforma zniszczyła... Także telewizja była ale za. Dobrze, ale powiedz mi, no tak, bo telewizja była ściągnięta przez niego, dlatego musiała... No, tam... no nie wiem, wszystko... Ale to były ale czasy, tak to były czasy chyba Solidarności. No tak, tak. Czyli to był w momencie, to był 81-82 rok, kiedy Dudek był kierownikiem stacji. Kierownikiem stacji. Ja powiem na początku, nie mogę powiedzieć, bo ja jako młody pracownik pracowałem wtedy na tak zwanych przekładkach i szybkich obsługach, czyli tak zwane naprawy bieżące. I on mnie troszeczkę na początku preferował. Ja miałem, wprowadziłem tam ciekawe rzeczy, bo te przekładki, nie wiem, czy Państwo wiecie, na czym polega. Owego czasu, promozbyt, w momencie, kiedy ktoś miał wypadek, robiło się tak zwaną przekładkę, czyli zakładało się nowe nadwozie do samochodu. Części, które były, odzyskiwało, te, które były niedobre się. I, więc ja zastosowałem tak zwaną taśmę. Mówię, panie kierowniku, można by było zrobić takie z tych starych ram od syrenki wózki i ściągać te karoserie. I on mnie posłuchał. Ściągać te karoserie, ja będę uzbrajał. Potem na te ramy, które są dobre, bo syrenka była samochodem ramowym. I on mnie posłuchał. No, pamiętam wtedy fajne narzędzia mi załatwił, przykręcarki, żeby ta praca... On był taki człowiek, który wprowadzał dużo nowości, aczkolwiek być może ludziom nie wszystkim nie pasowało, bo to był człowiek, który tak troszeczkę może bliznął zachodu, ale generalnie, no, powiem tak. No, miał wykształcenie przede wszystkim inżyniera, no i młody był jeszcze. Młody chodzi był. Zawsze innowacje. Innowacje, tak. Ale takie miał preferencje dla większych i dla innych ludzi, taki był trochę nieuczciwie podchodził, bo była tak zwana grupa ludzi, których bardziej preferował, drugich mniej. No ale to było tak, jak jest. No, on żyje jeszcze. No tak, Dudek jest, tak, Dudek ma problemy, jest niewidomy. Z wzrokiem, tak. Tak, niewidomym jest. Ale nie ma nic złego powiedzieć. Nie, to był człowiek, który naprawdę ostatni chyba, już potem... Ostatni, nie wiem, czy ktoś jeszcze był kierownikiem. Potem no nie, już nie. Potem została tak zwana spółka. Ty się zwolniłeś, 6-7 rok, promocji zaczął się sypać. A o, ciekawa rzecz. Wyjeżdżaliśmy na wczasy. O, sprawy socjalne były pięknie załatwione. Powiem, że tak. Ja co roku byłem na wczasach. No właśnie, to znaczy tak. Pamiętasz Lipczynek, tak, ośrodek byłem. Też myślę, że kiedyś nagramy fajny film, bo to był ośrodek. Lipczynek zaczął się tak naprawdę. W Borach Tucholskich. Ale zaczął się tak naprawdę od lat 60., kiedy powstał TOS. Mm. I pierwsze, ja tak naprawdę to można powiedzieć, że. Tak długo pamiętam, bo ja tam można powiedzieć, że od 60-tych lat, jakie małe dziecko, potem już jak byłem troszeczkę starszy, myśmy tam jeździli, to pierwsze domki to były z czego? Z boczków od stara, nie? Jak mi opowiadałeś. Tak, tak, no było tam... Z czynem społecznym wszystko się robiło. Jeździło się niby nie na wczas, tylko na taką wycieczkę i tam się robiło to. Tak. A potem w latach 80. Pobudowano ośrodek, to był ośrodek komunistyczny. To był dla prominentów, a potem nie, czas... Nie, to był w innym sensie. To miała być wymiana między Polmozbytami Czechosłowacji, RD i taka miała być wymiana. To nie było dokładnie tak. Tak, tak. To nie było dokładnie tak. A dlaczego w 70-tych latach jeździ, a potem był zakaz dla pracowników i myśmy tam nie jeździli. Dopiero w 80-tych latach oddali to. Ja pamiętam, że myśmy pracowali, a mieliśmy takie szczęście, to był taki bardzo porządny ośrodek, że pracownik raz na dwa lata mógł tam jeździć, a u nas była taka sytuacja, że mama pracowała i ty pracowałeś i co roku mogliśmy jeździć. Nie o to chodziło, tylko po prostu
My pod namiot jeździli nieraz przecież. Tak. Jak już nie można było pod namiot, tak było pięknie. Tam piękne jezioro było, no przede wszystkim runo leśne, tam wszystko, te grzyby, to wszystko tak ciągnęło. To piękny ośrodek był pobudowany, a teraz niższy niestety. No niestety. Bo syn był tam kiedyś teraz. Powiem tak, Lipczynek jest ruiną, jak wiele ośrodków wypoczynkowych. Także tak naprawdę wracając do Polnozbytu, myślę, że pojedziemy tam i pokażemy, jak to wszystko wygląda. Polnozbytów nie ma, powstała grupa, tak zwana spółka pracownicza, która również się nazywała TOS-em, tak jak pierwsze. Między innymi Jasi Antczak był, Piątkowski, pracowali na diagnostyce. Ale tak naprawdę, jak będziemy na miejscu, to wspomnienia nam wrócą i będziemy pamiętali, kto gdzie robił, jak pracował. Rysiu Grudziński, tak zwany Cycon, na niego mówiliśmy, już nie żyje. Nazwisk jest bardzo dużo. Nazwisk przypomniałem sobie, zapisane mam. No i tak naprawdę myślę, że warto by tam poprzypominać, bo wielu ludzi jeszcze żyje, wielu umarło. Pojedziemy, zobaczymy, jak to wszystko jest. Co z tego powstało? Bo tak naprawdę część tych budynków posprzedawano. Świetna świetlica. Pamiętasz świetlicę? Na tej świetlicy, jakie były imprezy. Tu gdzieś mamy chyba jakieś fotki z tego, nie? Jakie były zabawy karnawałowe. Zabawy karnawałowe. Ludzie się bawili. O, to jest na przykład zabawa choinkowa. Tadziu Janczak. Też elektryk dość. Tak, Tadziu Janczak. No, Tadziu Janczak. Chory teraz. Schorowany, biedny człowiek, ale fajny. Miał sklepik motoryzacyjny. Nie poszedł, nie miał warsztatu. O, tu jest dziadek Witek. Także no, fajnie to było. Tak jak mówiłeś o tych sprawach socjalnych. Dlatego wspomniałem między innymi, że były te zabawy organizowane, karnawałowe, no, to takie. To już związki zawodowe organizowały. Tak, dokładnie. To co? To byłoby na tyle. Myślę, że zakończymy. Jak to się mówi, dziękujemy za gościnę u dziadka Witka i pojedziemy do Polnozbytu i pokażemy, jak to wszystko wygląda. Przynajmniej pokażemy Polnozbyt tam, gdzie pracowaliśmy, czyli stację SO3 Polnozbytu na ulicy Dibuła, obecnie na ulicy Kaliskiej. Dobra, na razie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, którzy jeszcze żyją, jeszcze raz jak mówię. No bo przyjemnie by zobaczyć tych ludzi. No, żeby, ja to obiecałem komuś tam, żeby zrobić taki zjazd, jak to mówią, czy szkoły robią sobie zjazdy, tak samo tych starych pracowników, ale niestety... No wiesz, można byłoby na Facebooku utworzyć taką grupę. No tak, żeby się odezwali. Tak ja naprawdę... mogę podać numer telefonu, żeby zadzwonili na przykład... No tak, ale dziadek, ale ty nie masz Facebooka. Ale numer telefonu mam. No tak. Mogą przedzwonić, umówić się, pogadamy z tym, rozmawiamy.